Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 29 sierpnia 2011 rok, poniedziałek, pierwsza królewska, rozdział 18, werset 21. Powinieneś podjąć decyzję. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Kult podobizny. Jak wspomnieliśmy kilkakrotnie w tym kwartale, ostatnia próba w czasach końca będzie dotyczyć kwestii oddawania czci. Zobacz objawienie 14, werset 1 do 12. Cała ludzkość podzieli się na dwa obozy. Tych, którzy oddają cześć Stwórcy nieba i ziemi oraz tych, którzy czczą bestię i jej obraz. Choć ten moment w proroczym planie dziejów jeszcze nie nadszedł, można powiedzieć, że już dzisiaj świat jest podzielony na dwa obozy. Tych, którzy są wierni Panu oraz tych, którzy nie są Mu wierni. Nie ma ziemi niczyjej. Albo jesteśmy po jednej stronie, albo po drugiej. Gdy myślimy o tej kwestii, przypomina się nam historia trzech młodych Hebrajczyków opisana w Księdze Daniela. Jest to nie tylko dramatyczne opowiadanie o nadnaturalnym ocaleniu wiernych wyznawców Jahwe. Historia ta jest także symbolem i zapowiedzią próby związanej z oddawaniem czci, jaka przyjdzie na cały świat tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa. Przeczytaj Daniela, rozdział 3, werset 1 do 33. Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnezar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który zniósł król Nebukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który zniósł król Nebukadnezar i stanęli przed posągiem, który zniósł król Nebukadnezar. A Herod zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cyfry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który zniósł król Nebukadnezar. Dlatego wtedy pewni mężowi chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnezara: królu, żyj na wieki! Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla.
Nebukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, bądźcie natychmiast rzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej, niż go zwykle rozpalono. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: czy nie trzech związanych mężów rzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: prawda, królu. A on odpowiadając rzekł: oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego i odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich z głowy nie spadł, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnezar odezwał się i rzekł: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, by tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydaje rozkaz: ktokolwiek należący do jakiekolwiek ludu, plemiona i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi: pokój wam! Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenia. Porównaj kult tamtego posągu z kultem obrazu bestii z rozdziału 14 Apokalipsy Jana. Czego możemy się nauczyć z tej historii, by lepiej zrozumieć zagadnienia związane ze znamieniem bestii? W przypadku tamtej historii na równinie Dura wchodziło w grę drugie przykazanie dekalogu zakazujące bałwochwalstwa. W czasach końca kluczową rolę odegra czwarte przykazanie dekalogu.
Co ciekawe, oba te przykazania zostały usunięte lub zmienione przez moc przedstawioną jako bestia. Oba przykazania są bezpośrednio związane z oddawaniem czci. Drugie zakazuje kultu podobizn, a czwarte wskazuje, dlaczego nie należy czcić żadnych bożków. Mianowicie dlatego, iż tylko Bóg jako Stwórca i Odkupiciel zasługuje na boską cześć. W obu przypadkach występuje także ziemska moc polityczna, która domaga się czci i hołdu należnych jedynie Bogu. Również w obu przypadkach owa potęga jest gotowa uciec się do przemocy, by wymusić tego rodzaju kult. Zastanów się, co to znaczy czcić coś lub kogoś. Czy zawsze złem jest czcić cokolwiek lub kogokolwiek poza Panem? Jeśli nie, to dlaczego? Czy istnieją obiekty czci, które możemy otaczać szacunkiem, nie grzesząc i nie łamiąc Bożego przykazania? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to jak możemy się upewnić, czy nie czcimy niczego i nikogo poza Panem? Dziękuję.